Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. A gdyby dziś Jezus stanął pośrodku nas i miał do nas skierować swoją naukę, od jakich słów rozpocząłby swoją homilię? Czy potraktowałby nas łagodniej niż mieszkańców Korozain i Betsaidy? A może i my usłyszelibyśmy biada, biada tobie Polsko, biada tobie Europo, bo gdyby w Sodomie i Gomorze działy się takie cuda i łaski, jakie dokonały się w tobie, mieszkańcy tych miast nawróciliby się. Przykro słuchać takich słów, ale one są nam potrzebne. Mają nas przecież zmobilizować do nawrócenia i przemiany naszych serc. Nawrócenie jest procesem, czasami długotrwałym, wymagającym od nas samozaparcia. Rozpoczyna się zawsze od słowa, które uderza bardzo mocno, czasem nawet rani. Wszystko jednak po to, aby odnaleźć i zdobyć pełnię szczęścia, aby odnaleźć Boga samego. Warto dziś, czytając ten fragment, w miejscu nazw wspomnianych miast wstawić własne imię i spróbować przemedytować ten fragment tak, jakby to biada było skierowane właśnie do mnie. Spróbujmy przypomnieć sobie dziś, jak Bóg jest i był obecny w naszym życiu, jakie cuda zdziałał, jakich łask nam udzielił. Czy potrafię je wszystkie wyliczyć i wymienić? Czy noszę w sobie świadomość obecności Boga w moim życiu, Jego cichego, ale czułego i intymnego działania?